Cześć, witam Was na kanale Cycling Boutique. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować nową markę, która dołączyła do naszej oferty. Jest to włoskie Pinarello. Od września można zakupić u nas w salonie każdy rower z oferty Pinarello. A dzisiejszy odcinek poświęcamy customowej Dogmie F. Jest to pierwsze Pinarello, które powstało u nas w salonie i serdecznie zapraszam Was do prezentacji tego roweru. Bazą roweru jest najwyższy model ramy Pinarello Dogma F w kolorze Crystal White. Seryjny kokpit Talon Ultra od Mosta, czyli podmarki Pinarello. Koła do roweru powstały w naszym salonie. Obręcze od firmy Duke o wysokości 55 mm. Piasty Extra Light i szprychy. Najlżejsza wersja od Sapima. Waga kompletu to 1243 gramy. Koła zostały wyposażone w tarcze hamulcowe od firmy Carbon TI. Grupa osprzętu DuraAce serii R9200. Wózek jako dodatek Ceramic Speed w wersji White. Waga prezentowanego egzemplarza to 6 kg 900 gram. Jest to rozmiar 575. I teraz pewnie coś, co Was zawsze bardzo zastanawia. Ile trzeba zapłacić za taki rower? W tej specyfikacji wartość tego roweru to około 73 tysiące złotych. No i trzeba tutaj jeszcze dodatkowo doliczyć około 3,5 tysiąca złotych za limitowany wózek Ceramic Speeda. Jeśli chodzi o dostępność takich rowerów, no to też tutaj trzeba się uzbroić zawsze w cierpliwość. Czas oczekiwania na ramę Pinarello jest około 3-6 miesięcy, w zależności oczywiście od wersji. Pinarello to nie tylko rowery za 70 tysięcy złotych. Ma również w swojej ofercie rowery za około 17 tysięcy złotych. I jeżeli bylibyście zainteresowani zakupem jakiegokolwiek roweru Pinarello, odezwijcie się do nas, pomożemy, doradzimy. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi nowościami, zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału, gdzie znajdziecie wszystkie rowery, które tworzymy w naszym salonie. Na dziś to koniec. Zostawiam Was z kilkoma ujęciami detalicznymi, jak zawsze, naszego nowego Pinarello i do zobaczenia w następnym odcinku.